Rozmawiam z panią Anią Wygrzewalską, gorliczanką z Dziada Pradziada. Aniu, Tak. czy mogłabyś opowiedzieć coś, bo słyszałam wcześniej, że wspominałaś, że teren pod cmentarzem na górce, czyli numer 91, Jeden, tak. należał do twojej rodziny, tak? Tak, do Jak mojego to było? dziadzia Jana Boczonia. Więc zaraz po 2 maja, jak no powiedzmy te zwłoki leżały w koło i cmentarza, i na ulicach, i zaczynały się rozkładać. Zarząd miejski pod księdzem Święikowskim postanowili jak najwcześniej te zwłoki pochować. Tak jak mi wiadomo, chcieli na jakichś takich znacznych miejscach, na szczytach, żeby to było widać, dostępne było. I między innymi na górze Boczoniowej, bo tak góra się nazywała i pole dziadka to była Góra Boczoniowa, że tam będzie wybudowany cmentarz. Ksiądz Świękowski spotkał się z dziadziem i no powiedzmy po pertraktacjach zgodził się dziadziu, że część pola odsprzeda pod budowę cmentarza. Kontrakt został przeprowadzony, ale kasa miejska nie miała pieniędzy, więc początkowo nie zostało to zapłacone. Tak z przekazu rodziny to wiem tyle, że część może pieniędzy dziadziu dostał, ale może nie pełną kwotę, na którą to było uzgodnione. W każdym razie, jak dziadziu został wdowcem, rolnictwo, więcej bieda zaglądała, parę dzieci zostało w domu, najmłodszy miał 6 lat, więc było ciężko. No to te dzieci, tato, idź do urzędu, to może mają pieniądze. I dziadziu przychodził i mówił, no w kasie nie ma pieniędzy. No. Aha, czyli długo to nie spłacano. Bardzo długo i w ogóle nie było. Dziadziu dalej stał, cmentarz był, uroczystości się odbywały, ale hipotecznie nie było to załatwione. Stale stał. Coś na tym, tak, Jan Boczoń. To pracując w sądzie, to nawet przeglądałam księgę i autentycznie widziałam, że dziadziu stoi na cmentarzu. W 2005 roku został przeprowadzony kontrakt. W 2005 roku kontrakt został przeprowadzony, bo oprócz tego to jeszcze i Laskosiowie dali część, jest sam dziadziu pod cmentarz, tylko część była od Laskosiów kupiona. No to zjechało się tych wnucząt, właścicieli, ponad 60 osób. No i w starostwie notariusz przyszedł, no i w obecności wszystkich osób został sporządzony kontrakt i podpisywało się kontrakt. No, i dostaliście jakieś i pieniądze, dostaliśmy tak? jakieś tam pieniądze. No. Także, że, ale no uroczystości co roku były piękne. W życiu nigdy nie słyszałam, że 2005 rok to było dopiero załatwienie tej sprawy całej. Z tym, że jeszcze tam z której strony jeszcze tam nie jest wykupione, ale bo ten dojazd też tam jest, ileś jest od Korczaka, jeszcze nie jest dokończone, bo na tyle pieniędzy starczyło to. Coś podobnego. A czy dziadek opowiadał, jak budowano cmentarz? W zasadzie to bardzo mało wiem. Tyle, co mi się utrwaliło, może tam starszym opowiadał, no, że żołnierze, rosyjscy, którzy budowali, byli bardzo wynędzniali, głodni, przychodzili pod studnie, pili wodę ze studni, no to jeszcze dziadziu miał gospodarstwo, to były jakieś tam posadzone czy jarzyny, to mówił, że wydłubywali z ziemi karpiele i te karpiele jedli, bo byli bardzo głodni. Aha, to opowiadała mamusia,
że gdzieś w 30 latach, tak daty to już dokładnie, to już nie pamiętam, przecież to już lata, tak. Że przyjechała z Wiednia jakaś pani, która starała się o ekshumację syna, który zginął tutaj. W bitwie? W bitwie, tak. No i po załatwieniu formalności mamusia, to znaczy nie była cały czas, ale później jak przy końcówce, jak został ten syn wyciągnięty no, z grobu, że głaskała tego syna po głowie, no płacząc się stało. Do siebie. I tak, i wywiozła do siebie, zabrała i wywiozła. No. Cmentarz, tak ja pamiętam, był no piękny. Jak z młodości, z dziecinnych, to dla mnie był piękny. Każdy grób był obsadzony krzewami, które były przywożone z Wiednia. Były oprócz tego na wiosnę kwitły goździki różowe pachnące i kamienne goździki. Te no dopiero to pachną. Te pachły. Te krzewy były kolorowe, więc sprawiało to nie taki straszny smutek, że tyle tu mogił jest, ale tak troszkę na tą wiosnę było tak radośnie, że ktoś tam i lampkę zaświecił i przeszedł, utrzymywany był w porządku. Możesz mi powiedzieć, bo mówisz, że krzewami z przywożonymi. Przywożonymi, obsadzone były. Dobrze, a to miasto dbało, czy nie wiesz? Osoby, które no, chętne były. W każdym razie pamiętam, że dziadziu zakoszenie na cmentarzu, bo tak było to zrobione, że były zakola takie, co rosła trawa, były i zbiorowe mogiły i pojedyncze groby. To można tak jak było, dzisiaj. Tak, podkosić tą trawę i za tą trawę dziadziu nie płacił, tylko zabierał sobie tak, tą trawę. Ale oprócz tego to jeszcze babcia opowiadała, że na poboczach rosły prawdziwki, grzyby. Ale, ja, na cmentarzu. W środku, tak, przy murach. To nigdy przy, tam przy prawdziwka nie spotkałam ja. Przy murach, że czasem koszyczek tych prawdziwków znalazła, ale nie pokazywała dzieciom, żeby nie zadeptały i nie wiedziały, gdzie rosną. Sama szła rano do dnia po te grzyby. A ja z kolei ten cmentarz na naszej górze cmentarnej pamiętam głównie z paru wagarów, na które się wybrałam w liceum z moją koleżanką. I pamiętam, że latało tam bardzo dużo tych paziów królowej. Tak, motylków. Tak, motyli tam była masa na mnie cmentarz już nie sprawiał wrażenie cmentarza smutnego miejsca, tylko miejsca spokoju, zadumy, ale takiego niesmutnego. No później byli pochowani też żołnierze z II wojny światowej, no to była też ekshumacja tych szczątków, wiezienie to było do Limanowej? Aha, no bo to skończy. Z małymi trumienkami przyjechali, wybierali też tych żołnierzy, bo były składowane u dziadka w stodole i przechowywane, a później gremialnie to wywieźli. Dziękuję za wywiad o cmentarzu.